Po boomie, jaki przeżywały pod koniec roku, ośrodki szkolenia kierowców w nowy rok nie zaczął się najlepiej. Liczba kursantów spada. Wiele osób zwleka z zapisaniem się na kurs przez zmiany w egzaminach na prawo jazdy. W listopadzie i grudniu ubiegłego roku ośrodki szkolenia kierowców przeżywały prawdziwe oblężenie. Wiele osób chciało zrobić kurs i przystąpić do egzaminu jeszcze przed zapowiadanymi zmianami. Teraz, gdy nowe egzaminy weszły w życie, ruch w ośrodkach jest o wiele mniejszy. Ich szefowie przyznają, że zawsze liczba klientów spadała w zimie, ale w tym roku wpływ miały na to nowe przepisy. Zrobienie kursu i zdanie egzaminu oznacza nieco więcej formalności i nieco większe koszty. Od 19 stycznia obowiązuje na przykład profil kursanta. To oznacza, że przed zapisaniem się na kurs trzeba samemu zrobić badania lekarskie, zgromadzić dokumenty i zarejestrować się w starostwie. Muszą iść przede wszystkim do starostwa kursanci z badaniami lekarskimi, ze zdjęciem, z dokumentem tożsamości, no i opłatą egzaminacyjną. No i wtedy tam do starostwa idąc, wydaje się właśnie profil kursanta w starostwie. I z tym profilem wtedy kursant może iść do ośrodka, żeby się zapisać na kurs. Nie? Poza tym nieco wzrosły opłaty za egzamin. Teraz za egzamin teoretyczny i praktyczny chętny do posiadania prawa jazdy musi zapłacić 170 zł, podczas gdy na starych zasadach opłata była na poziomie 130. Co gorsza, zdaniem przyszłych kierowców, egzamin teoretyczny jest dziś trudniejszy. Według mnie te testy, to jest porażka. Dlaczego właśnie? Dlatego, że trzeba więcej nauki na to poświęcić. Wcześniej było troszeczkę łatwiej, a te testy to jest samo utrudnienie według mnie. Ale czy to nie jest tak, że dzięki temu lepiej będziemy znać przepisy? Nie wiem, trzeba się tego nauczyć i tak tych przepisów, ale to jest trochę trudniejsze. Ludzie są przyzwyczajeni do czegoś innego jak na razie. Czego się bać? To trzeba umieć tak czy inaczej, żeby zdać te testy. I tak muszę umieć teorię. Żałuje pani w takim razie, że nie udało się zdać jeszcze na starych zasadach? Czy ja wiem? To moim zdaniem i tu by było tak samo. I tyle samo muszę wiedzieć, żeby zdać jeden i drugi test. Nowe pytania z zakresu egzaminu teoretycznego mają formę dynamiczną, postać klipu wideo. Ograniczony jest czas odpowiedzi, nie ma możliwości poprawienia raz udzielonej odpowiedzi ani powrotu do pytań wcześniejszych. Ponadto zwiększona została liczba pytań i w przeciwieństwie do dawnych testów nie można ich znaleźć w internecie i nauczyć się na pamięć. Przede wszystkim zmieniła się forma tego egzaminu. W tym momencie jest więcej pytań, natomiast czas na egzamin pozostaje taki sam, jaki był. Czy jest trudniej? Widzimy, że prawdopodobnie jest trudniej. Wielu kursantów przerażają te zmiany i być może ze stresu wyniki egzaminów częściej bywają negatywne. Na razie są, jakie są, prawda, statystyki zdawalności egzaminów teoretycznych, prawie zerowa, prawda, ta jest ta statystyka. A jazdy się nie zmieniło, prawda, do jazdy jest tak samo, jak było wszystko. Zdaniem instruktorów nauki jazdy często strach przed egzaminem to wynik informacji docierających do kursantów choćby z mediów, a to nie powinno zniechęcać do podejmowania prób zdania teorii. Wydaje mi się, że stres wynika z takiej niewiedzy, ale troszkę czasu upłynie, wszyscy się przyzwyczają do nowego. Wydaje mi się, że będzie łatwiej niż było. I być może tak jest, bo każde zmiany w egzaminach na prawo jazdy przyjmowane były ze sporymi obawami, bez względu na to, czy dotyczyło to zmian w części teoretycznej, czy też praktycznej. Z czasem stawały się one codziennością. Jaką radę mają więc dla adeptów nauki jazdy kierowcy i instruktorzy ośrodków? Przede wszystkim nie bać się. Zmieniła się tylko forma egzaminu, tak jak w szkole mamy raz klasówkę, raz mamy test, raz jest odpowiedź ustna. W tym momencie też zmieniła się ta forma egzaminu, natomiast jeżeli jest osoba przygotowana profesjonalnie i zna te przepisy, nie powinna mieć z tym żadnego kłopotu. Plusem całej sytuacji jest to, że ci, którzy zdecydowali się jednak teraz zrobić kurs i zdawać egzamin na prawo jazdy, mają krótsze terminy oczekiwania na egzamin. Łatwiej też im się jest umówić na dogodny termin jazdy, bo kursantów nie ma aż tak wielu. Może warto więc skoczyć na głęboką wodę, bo szybko kolejnej zmiany w egzaminach nie będzie. A nawet gdyby była, to czy na lepsze?